Zima nie jest szczególnie szczęśliwą porą dla dzikiego ptactwa. Zimno i głód doskwierają. Biedaczyskom należy więc pomóc, czyli regularnie je dokarmiać. Gatunków ptactwa w mieście mamy bardzo wiele. Do wyboru, do koloru jest więc o kogo dbać. Najbardziej kojarzone z miastem są gołębie i występują w zasadzie w całym mieście grzywacze, czyli gołębie dzikie, nie prowadzone w żaden sposób przez hodowców. Poza tym są kosy, typowo miejskie ptaki, sikorki różnej maści, ptaki śpiewające, oczywiście wróble już w niewielkiej ilości, w pobliżu cieków wodnych kaczki, łabędzie i na obrzeżach zdarzają się ptaki kojarzone typowo z lasem, czyli kuropatwy, bażanty, mamy sikorki też. Oczywiste ptactwo dzikie powinno być karmione w określony sposób i nie byle czym. Najlepiej pokarm nieprzetworzony, czyli ziarna, chyba optymalny jest słonecznik, siemię konopne, plus tłuszcz, ale z tym jest ryzyko, bo musi to być tłuszcz w żaden sposób nie doprawiony przez człowieka, czyli bez soli, bez konserwantów. To są tak zwane ptasie pyzy. To jest zrobione przez fachowców, którzy pod kierunkiem ornitologów, czyli to jest zestawienie właśnie tłuszczu i ziaren zbóż połączone w optymalny sposób i pozbawione zupełnie konserwantów. Czyli to jest coś, co ptakom daje bazę energetyczną. Czyli w przypadku mrozów ptak może funkcjonować na takim właśnie pożywieniu. Pamiętać należy, że tak ulubione przez nas ciasteczka i chlebki brzuchom ptactwa nie służą. Mogą powodować poważne ptasie zdrowotne perturbacje. Pieczywo zdecydowanie jest niewskazane jako pokarm dla ptaków. Jest po prostu zabójcze. Nie jest żadnym pokarmem, jest zabójcze. W pieczywie pod wpływem wilgoci zachodzą procesy fermentacyjne, które sprawiają, że przestaje to być pokarmem, a staje się dla ptaków trucizną. Począwszy od tego, że wytwarzają się tak zwane anielskie skrzydła, czyli pewne zmiany w budowie anatomicznej, które uniemożliwiają niektórym gatunkom ptaków lot, po prostu lot. Czyli tracą możliwość poruszania się. I na koniec bardzo cenna uwaga. Dokarmiać należy regularnie w tym samym miejscu. Wbrew pozorom ptaki nie mają ptasiego muszczku. Świetnie zapamiętują miejsce dokarmiania i pojawiają się tam z nadzieją, że coś znajdą. Nie możecie ich rozczarować.